Witam i ozdrowie pytam w kolejnym odcinku Gotika i dzisiaj eksplorujemy dalej te przeklęte miejsce, które może nazwać... jakąś tam opuszczoną kopalnią złota znajdującą się nie wiadomo skąd, dlaczego, jak i gdzie, zaraz obok wejścia z Korinis do Kurniczej Doliny. Jest to oczywiście lokacja dodatkowa z Returninga, w normalnym Gotiku 2 ani w 2 Nocy Kruka nie występuje, jak dobrze kojarzę. O, ups, pomniejszy szkielet, niedobrze. Musimy się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Jestem ciekawy, jak tam mam dole trupów leży, jak ich tak ciągle zwalam na dół. Zapewne całe morze kości tam jest. If you know what I mean. Ojojoj, czemu akurat się pomniejszy musiał uwolnić, no? Pomniejszego to akurat ja chcę z tej magii pocisnąć. Cześć, panie. Nawet zużyję dwa razy, żeby punktów życia nie stracić. Bo jak u mnie gorzej wyglądają mikstury? Zmieniać prawie jest na równi w tym momencie. Zdrowie i mana. Zdrowie i mana jest niemalże na równi. Papa. Wow, padna kryta. Taki wytrzymały. Super wytrzymały kostek. Tam potem troszkę pozbieraj z nich przedmiotów, bo niektóre tam poleciały na dół. Cześć, panie, panie zombiobrew. Ojoj. Gień, panie kopaczu. Panie kopaczu. Proszę mnie nie tłuc tak potajemnie. Proszę poczekać na swoją kolej, panie kopaczu. Panie kopacz, pan tu się nikt nie wwala w te wolne zombie, bo psuje pan ich szereg. Do widzenia. Ta skrzynia w sumie jest identyczna, ona nie jest identyczną kopią tej, co była w MTK-u. Czyli nie, że skopiowali z tego, nie że twórcy skopiowali z MTK, ale chodzi mi, że ten sam model, ale nie jest identycznie zrobiony. Są tutaj spore różnice. A przynajmniej póki co tak mi się wydaje, że są różnice. Bo tu był chyba ten cieniostwór wcześniej, taki strażnik portalu, tak na pewno tu był, poznaję to miejsce jak nic. W MTK-u tu właśnie był ten cały strażnik portalu. No nie spodziewałem się takiej aluzji tutaj, że tą samą jaskinię zobaczę. Niby to, no, wykorzystanie tego modelu w taki dość tandetny sposób, ale no cóż. Tak zrobili. Jednak już miło tu wrócić po takim czasie. O, tu był ten cały pancerz właśnie chyba. O shit, co to jest? A, to myślę, że szkielet wojownik. Spotkałem się już z tym panem. Faktycznie. Spotkałem się z nim, jak bawiłem się z demonami Seniaka. Też jakiś miały. I to, żeby było śmieszniej, nie pojedyncze sztuki. Jak troszkę tam się z nimi potłukłem, zaczął takich przyzywać. Te demony Seniaka, czy jakoś tak. Tego złego, co potrzebuje jego duszy, by nasycić nią mój ukochany szpon Beliara. O, w sumie nie mają w sobie nic wartościowego, a są silniejsze od zwykłych szkieletów. Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Mało z nich złota, a mikstury zużywać muszę. To mi się nie podoba troszeczkę. Sądzę, że tych innych kopalni chyba póki co nie będziemy eksplorować. A zresztą akurat exploring tej kopalni może być dość opłacalny, bo... Tu jest sporo złota. Jak się przetopi, to z moją umiejętnością kopalnia w sumie pewnie mi się nawet opłaciło przyjść tutaj. Czyli opłaci, bo ja jeszcze nie skończyłem eksplorowania tego miejsca. A czyli zwiedziłem już pewnie spory kawałek, ale... Pamiętam, że to jeszcze było to miejsce, gdzie były trudnie w MTK-u, więc sądzę, że zwiedziliśmy dopiero około połowy. No jakby coś jeszcze było, ale tu już chyba nic nie ma. Zwiedziliśmy pewnie około połowy w tym momencie. Oh fuck, spadek. A, to jest to, tutaj były takie olbrzymie szkielety w MTK-u właśnie. Czyli w tym momencie zrobiłem jedno wielkie kółko. To jest, mnie tego miejsca nie pokazywałem na wizji w ostatnim odcinku do końca. O, tu jakiś zombiak jest. Widziałem go pod wodą. Uuu, biedaczek. Biedaciesko. O, to właśnie tego miejsca nie pokazywałem do końca w ostatnim odcinku, ponieważ wywaliło mi grę, a tu w sumie właśnie nic ciekawego nie ma. Więc tylko udowodniłem samo, co powiedziałem. No. Mogę czuć się dumny z siebie. Ale jest, nie jest praktycznie skopiowane tylko te potwory. Właśnie tam też inna kolorystyka była niż tutaj. Tutaj kolorystyka jest taka normalna. Tam to było jakieś światła, nie wiadomo skąd, etc., etc. Więc jaskinia wyglądała zupełnie inaczej. No, ale też o tych mocy też pododawali. Mało tego fantysą, więc sobie je podniesiemy, mikstura i zwój. Żeby nie było, że ich nie zauważyłem wcześniej. W sumie nie, chyba nawet wcześniej nie zauważyłem, ale... To już tak ci chodziło, tego nie było. To się wytnie. To się wytnie. Tutaj chyba też już nic nie było. Szukam jakichś tajnych przejść, może czegoś takiego, ale... Nic nie widzę. Nic nie wiedzę. Jak znacie tu jakieś tajne przejścia, to wiecie, wiecie gdzie pisać. O kurcze! Dzień dobry! Dzień dobry! Dobry dzień! Dużo szkieletów! Ej, no wyjmij miecz bezimienny, bo w sumie jesteś więcej HP niż powinieneś.
Bezimienny bracie, mikstury na drzewach nie rosną, niestety. A szkoda. Bo byśmy sobie założyli farmę, jak na farm Willa, byśmy sobie farmili te drzewa z miksturami. Zresztą w jakiejś grze pamiętam, że rosły jakieś prąty leczące na drzewach. Zresztą w wielu grach tak jest, ale bardziej chodzi mi, że tam była jakaś farma takich przedmiotów, a nie pamiętam nazwy gry. To była jakaś gra, była zresztą na jakąś konsolę, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam, nie pytajcie się. Coś mi się tylko tak gdzieś tam w moich odmętach umysłu przypomniało. O Jezus, po co ja zużyłem taki dobry eliksir? Ciągle omyłkowo trafiam w złe rzeczy. Może tylko, że wcześniej grałem na innej rozdzielczości. Jeszcze to chyba nie ma zbyt wiele do znaczenia. Myślę, że jest mniejsza, czyli powinno być jeszcze prościej coś nakierować, ale najwidoczniej mojemu mózgowi jednak nie jest tak. Mój mózg odbiera na zupełnie innych falach niż przeciętnej osoby. Mamy tutaj kostka znowu. Cześć panie ko... Aha, myślałem, że jeszcze jeden cios wytrzymasz. No ale cóż. Jak na słabych przeciwników? Krytyk? Zawsze! Jak na mocnych? Krytyk? A co to krytyk? To w tej grze są krytyki? Jestem ciekaw, co mi gra powie, bo nie ma 100% szans na krytyka. Nie trafiłeś krytycznie, mimo 100% szansy? Ciekawe. Ciekawe, tak. Mimo 100% szansy nie będę bił krytyków, to będzie fajne. Chociaż niby w tym tym, niby w MTK-u tam można było mieć, bo nie, to nie, wtedy pisało, że jest 0, to tak dobre było. W MTK-u w ogóle nie było krytyków i to była tragedia prawdziwa. Gdy tam były krytyki, to w sumie tam potem wyszkoleniu, też byłoby trudno, ale po wyszkoleniu pradawnych to już gra byłaby do przejścia. A tutaj? Pomyślcie, jakby tu nie było krytyków. W sumie przez to, że tam nie było krytyków, to mimo tego, że pokonałem jakieś tam bossów i tak dalej, to nie byłem w stanie zwykłego orka elity uwalić, ponieważ był dla mnie za twardy, bo wziąłem sobie wojownika, a to się okazało, że fuck off, nie da się go praktycznie ubić, tego orka. On ma miał 2-3 strzały, ja mu robię te co i nic, po prostu bez sens. A gdyby tam były krytyki? Łohoho. Znaczy nie była broń, która miała krytyki, ale te krytyki były dość umowne. Były one dość umowne, bo była najmała szansa jeszcze. Przy okazji ta broń nie była akurat najsilniejszą w grze, więc... A czyli przez to, że miała w ogóle krytyki, to właśnie była najsilniejszą w grze, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że no nie była najsilniejszą, jeśli chodzi o obrażenia same w sobie. Więc przez to też właśnie było... Była sytuacja niezbyt dobra. Oj, tu spadały te zombiaki, które tu wcześniej postrącaliśmy w poprzednim odcinku. Ktoś tu jeszcze żyje? Ktoś tu jeszcze śmie być żyw? Raczej nie. A, coś mnie goni w ogóle. What? Coś mnie goni. Czym jesteś? Szkielet zwykły. Właśnie to jest dziwne, że szkielet zwykły padają 2 strzały, a już ten pomniejszy pada na jakieś 10. Aż taka wielka różnica między nimi jest? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy różnica jest stoi w życiu, czy w pancerzu. To jest dobre pytanie. Czy właśnie... Mam aż tak duży pancerz, że nie tak mało bije, czy mam aż o tyle więcej życia, że moje ciosy po prostu faktycznie zdają niewiele mniej, ale no, więcej muszą utłuc, co tak. Oj, pomniejszy. Nie chcesz pomniejszy walczyć mieczem. Nie chcesz pomniejszym szkieletem walczyć mieczem. I dalej kuźwa nie rozumiem, czemu pomniejszy szkielet jest mocniejszy od normalnego? To jest dziwne. Nie powinieneś odwrotnie? Może ja czegoś nie rozumiem, może pomniejszy to w jakimś tam starożytnym języku wikingów czy innych emosów znaczy silniejszy. Nie wiem. Może to może ja nie gram w ogóle w polską wersję moda, może po rusku pomniejszy znaczy silniejszy. Ja wiem, naprawdę nie wiem. Naprawdę ja tego nie rozumiem. A to jest w ogóle wojownik, otóż to już po prostu tylko świętować. Ubóstwiamy oczywiście szkielety wojowników, po prostu ubóstwiamy. Takie chamy małe. Idzie tutaj? Idzie. Idzie w bidzie. Ojojoj. Chciałem wykorzystać ten czas, nim on tu przyjdzie na wypicie mikstur, ale tak się spostrzegłem, że nie zdążę i tak tych mikstur wypić, zanim on tu przyjdzie. Jeszcze jakieś szkielety są? Tak, kopacz peł, zaczepiasz tak ładnie szkielet. Znaczy w sumie śmieszny pomysł, to byłby szkielet pełzacza. Szkielet pełzacza, to jest taki bardziej robak też, ciężko, żeby miał jakiś tam jakiś solidny szkielet, ale śmieszny byłby to pomysł właśnie zobaczyć szkielet pełzacza. No i faktem to jest robal, ale... No i tak, fajnie by wyglądał, mam takie szczere wrażenie. Znaczy wojownika, bo normalnego pełzacza szkielet wyglądałby raczej przeciętnie. Ale wojownika, uuu, szkielet śniącego, to wyglądałoby fajnie. To by wyglądało fajnie, no śniący w sumie nigdy nie umarł, więc skąd jego szkielet wziąć. On został tylko odesłany do tam swojego świata.
Koniec końców, nawet bezimienny nie był w stanie go w zupełności zabić, bo ten śniący jest nieśmiertelny, chociaż nie pamiętam. Czy ja nie mylę faktów? Nie grałem miesiąc i nie wiem, czy nie mylę faktów. Bo troszeczkę w ostatni czas nie odświeżałem sobie uniwersum Gothica, więc... Jak mylę fakty, to wybaczcie, ale chyba śniący był tylko odesłany do swojego wymiaru, nie? Niepokonany na zawsze. Znaczy, bo odesłany na zawsze, niekoniecznie pokonany, że zabity. O to mi chodzi. No tam wrócił do swojego wymiaru, z którego przyzwali go ci stali orkowi szamani. Setki lat wcześniej, ponieważ chcieli wygrać tam wojnę z innym klanem. Przyzwijmy demona, ale nas zniewoli wszystkich, ale musimy wygrać! To z tego, że nas zniewoli, wygramy! Groktar Odar, młody wozu! Tak, testuję tego. Trala z uniwersum Warcrafta. Troll. It's troll. Co my tu mamy? Coś ciekawego jeszcze o ciemnych grzybach. Właśnie tych ciemnych grzybów nie zbieram. A przecież z nich jest mikstura, która na stałe dodaje manę. W tym piecu pływa płynna maga? W sumie niezbyt płynna. W sumie nie widzę, że pływa, a więc znaczy nie jest zbyt płynna. Tutaj czy czegoś nie pominąłem? O! O! Ej, co pan robi? Proszę pana! Proszę pana! Ja tu pana nie chciałem! Do widzenia panu! Ekskomunika! Ekskomunika z tej jaskini. Dobra, nie wiem, czy mam oczywiście ekskomunika, odnosi się tylko do wiary, pewnie tak, no. Ale jednakowoż, i tak ma to swój urok, to słowo. Ekskomunikujemy pana z tej jaskini. Albo skomornikujemy pana z tej jaskini. Taka aluzja oczywiście do komornika. Jestem ciekaw, czy kiedyś ten film obejrzy, pewnie nie. Ale taka aluzja. Czemuż by nie? Czemuż by nie, bo z tego co wiem, komornik akurat tej serii nie ogląda. Tam bardziej preferuje obejrzeć sobie od czasu do czasu Roma, czy tam Mediewala, czy jeszcze innego Mountain Blade'a, ale tej serii sobie raczej nie rusza. Mówię tego, że tak jak większość osób tam pisało mi czasem, że nie rusza tej serii, ponieważ odcinków jest za dużo, bo są za długie, no. To, że jest za dużo, to jeszcze jestem w stanie zwolnić, a to, że są za długie, no to nie wiem. Jedni piszą, że odcinki mniej niż 30 minut, to krucizna. W sumie jak powiedziałem ja, około 22 to jest git. A niektórzy twierdzą, że 22 minuty? Ja mam przy tym wytrzymać? 5 minut! Nie wiem, co tym myśleć. Naprawdę. A już ten temat poruszałem w tej serii zbyt wiele razy, więc już się teraz przymknę i postaram się do tego tematu nie wrócić, no chyba, że ktoś poruszy tą dyskusję, to wtedy jeszcze co nieco dodam tam 2-3 słowa i na tym skończymy w tej serii dyskusję o długości odcinków, bo to jest tak samo jak z jakimiś dyskusjami o poglądach tutaj, no naprawdę nie ma czegoś takiego jak, nie ma czegoś takiego jak złoty środek. Naprawdę czegoś takiego nie ma. Nie da się wszystkim dogodzić. Dokładnie. No i przejdźmy do mordowania pełzaczy wojowników. Oczywiście są tak wytrzymałe, że na jeden strzał głosu strażnika nie jest w stanie ich zabić. Ubóstwiamy. O, zbugowało się. Ale fajnie. Gini. Och, pełzacz zwykły, jak ja was kocham. Chodźcie tu. Chodź tu, panie zwykły pełzaczu. Z chęcią pana wybiję. Z chęcią pana wybiję moim kijecem obiejem. Jestem ciekaw, skąd wziąć klucz, żeby otworzyć tą całą skrzynkę u góry. I tu była ta cała jaskinia trutni w MTK-u. Sądzę, że tutaj będzie natomiast jaskinia... Och... Królowej pełzaczy, jak to jest te pełzacze, chyba to jest oczywiste. Bądź ten taki sam wystrój jest, jak jest w jaskini Królowej pełzaczy w starej kopalni. Chociaż w starej kopalni teraz, tego co słyszałem, to innego się znajduje zamiast Królowej pełzaczy. Ale może bez spoilera, bo ja sam nie jestem pewien, co dokładnie tam. Znaczy, nie wiem, jak wygląda, co się tam znajduje. Wiem, co się znajduje, ale nie wiem, jak to wygląda, co się tam znajduje. A czyli w sumie domyślałem się, że tam się znajduje, ponieważ wpis o tym jest na przykład w poradniku, Warda. Chodzi tam ogólnie o istotę związaną z pewną misją, którą otrzymaliśmy całkiem niedawno. Od pewnego słoka. I na tym może zakończę moje gadulstwo. I zabiję te werne pełzacze, bo naprawdę mnie już zaczynają denerwować. Dziękuję panu bardzo za udział w naszej tej potyczce. A niech póki co pan się rozłoży i poleży sobie w tej wygodnej kałuży krwi. Dlaczego te robale mają krew? Nie mogłyby mieć jakiegoś, nie wiem, płynu innego? To krew akurat. Dobra, krew to krew, niechaj będzie. Gim po mniejszym szkielecie. Nawet mi się nie chce atakować normalnymi atakami. Kolejny von pełzacz. Powiem wam też, że znalazłem chyba solucję, jak ukrócić crashę w tej lokacji. Wystarczy zmniejszyć wyświetlanie się potworów i obiektów na 60%.
Nie wiem, od tego momentu gra przestała mi crashować. A zobaczymy, może jeszcze skraszuje, więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ale póki co to działa i tu widzę coś dziwnego po lewo. Gdybym miał włączone wykrywanie tego wszystkiego na maksa, to bym wiedział co to jest, no ale w ramach tego, iż mam to wyłączone, to właśnie mam takie niespodzianki, że widzę coś, ale nie widzę tego dokładnie, widzę tylko podstawę. Były te pięknie wykonane tekstury, patrzcie na tą jakość tekstur, patrzcie. Ach, tylko się napawać tą jakością tekstur, chociaż nie. Te tekstury są piękne, przepraszam. Są tekstury gry z 2000 któregoś tam roku, no, z początku 2000. A jak widziałem tekstury Iona w jednym z pierwszych miast. Boże, ratujcie mnie. To był koszmarny widok. Nie wiem, co się do tej gry albo coś, bo podobno jest całkiem fajna, ale zagrałem w tą grę. No nie to, że ja jestem jakimś fanem ładny grafik, bo wiecie, gram w Finale, gram w Gothiki, mi grafika to psie, nawet gram w takie gry jak ostatnio, troszkę odpaliłem, jeszcze nie do końca gram, ale gram w taką grę, która praktycznie w ogóle nie ma grafiki, jaką jest Draft, czy tam Draften, no twierdza krasnoludów, no. To taka w ogóle nie ma grafiki, ona jest, ma grafikę w ASCII, jeszcze na sobie tekstur paka nie zainstalowałem, więc no w tym momencie dam tą grafikę za pomocą cyfr i znaków, a i tak mi ta gra się bardziej podoba niż to, co widziałem w Ionie. W Ionie widziałem rozbudowaną teksturę, jakieś rozbudowane kolory zamiast podłogi. W sumie myślę, what the fuck? To ma być gra w ogóle? Rozbudowane kolory, to fajnie, może zrobimy grę, która będzie miała w ogóle wszędzie kolory rozbudowane na pałę. Gdzieś się farba komuś rozdawał, jak tą grę tworzył. Nie, że jakoś szczególnie narzekał, że hejtował, no ale... Bo w tą grę nie gram, ale i tak no. No kurczę, no. Tak starych, że jak ta, tekstury mimo wszystko trzymają się kupę, tam była różna farba jakby na podłodze. Czy na podłodze, na ziemi, no. A na podłożu, żeby nie było, że tak się bardzo myliłem, o. Na podłożu była różna farba, no. Naprawdę nie rozumiem tego. Pamiętacie moją wypowiedź o tym, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca? No to właśnie chyba wiecie, co się stało. Tak, wykaszywała mi grę po raz kolejny. No i tak, mamy tutaj tego demona, mamy tutaj te wszystkie pełzacze i pytanie jest takie, czy też jakieś pełzacze zostały, czy już nie? O, nie widzę pełzaczy, szczerze powiedziawszy, ja widzę demona. Kim ty jesteś? Powiedz mi szczerze. Książę demonów! No, brzmi to co najmniej ciekawie. Ała! Co ty chyba kpisz? Z takiej odległości? Wow. Z takiej odległości miał hita. Naprawdę? Wow. Wiesz, ten atak demona był chyba kiedyś tylko i wyłącznie takim, taką powiedzmy pogróżką. A teraz to jest chyba normalny strzał jakąś kulą ognia czy czymś takim, nieźle. Aha. Dobra. On jest troszeczkę silniejszy od tego demona. Tego księcia demonów, który go przywołał ten cały synniak, czy jakoś tak, kiedy się dotykało kaplicy Beliara, mając przy sobie już szpon Beliara. Zresztą dalej przyzywała się, tylko to zrobi. No nie wygląda ciekawie z tym demonem. Omięcie go też raczej nie wchodzi w rachubę. Nie jestem pewien, czy w takim razie w tym momencie nie zakończy się ta nasza przygoda w tej jaskini. Ponieważ na niego będzie pewnie wymagane do życia masakrycznej ilości tych zaklęć. Ciekawe, gdzie to w ogóle prowadzi. Biegam po jakimś chłopie wieczy. W ogóle co to jest? Ja tak się szczerze spytam. Jakieś korzenie czy co? O, bo on strzela jakimiś kulkami, to nie zauważyłem wcześniej. W tym jego ogniu, którego normalnie używa. Takie buty. Ciekawe, kawałek pajęczyny jest. Dobra, wyjdźmy stąd. Może postanowi polecieć za nami. Nie, znaczy jest coś taki pasywny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wychodzenie z miejsca, w którym stoi. Chyba, że muszę biec jeszcze dalej. Zobaczymy. Bo jeżeli nie pójdzie za mną, to ja tam raczej nie będę się z nim bił, bo tam jest cała armia tych przeciwników. Chyba, że na takie momenty właśnie mamy to. O, to. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Księciowi demonów odbija szajba. Zmietnę ci lepiej. Op, siup. Przejdźmy się tutaj. Ło, demoniczny szkielet wojownik. Spoko. To nie jest dobre. Jeżeli po tym księciu, nie wiem, to jeszcze takie bydla są.
No to możemy mieć spory problem, żeby cokolwiek działać. Tam są też szkielety. A przynajmniej zombie. No nie wiem, wyleczymy się, spróbujemy tam zeskoczyć i porobić tutaj widy. Jak się nie uda, to tylko biegniemy tam, zobaczymy co jest dalej w ogóle. Omijając tego księcia demonów. Wow, w dupę, tego tu wszystkiego jest! A! Nawet nie zdążyłem przeżyć skastowania zaklęcia. Czy nie zdołałem, a nie zdążyłem. Spoko. Naprawdę spoko. Rozumiem. Rozumiem, że powinienem tylko zobaczyć, co tam się dalej kryje, a nie bawić się tutaj w jakiegoś Indiana Jonesa i mordowanie tych szkieletów. Ała. No, pierwsza próba nie wypaliła, przepraszam. Pierwsza próba nie wypaliła jakimś cudem. Pierwsza próba z jakiegoś powodu nie wypaliła. Zostałem perfidnie przyblokowany. Dajcie mi przejść! Przejście dla mnie! Oho, teraz są kolejne szkielety. Kolejne. Jakiś strażnik wiary, chuje co to jest. O, to jest chyba ta. Jedna ze sfer, czy jakoś tak. Więc w sumie wypadałoby to wyrżnąć wszystko. Albo zostawić na potem. Wyrżnąć, zostawić na potem. Dylemat ze 100 punktów. Zobaczę jeszcze raz, jak dokładnie damage'a bije w tego demona głos strażnika. Jak mało, to się cofamy stąd póki co. Nie, to jest nieopłacalny biznes. Skoro tam dalej jest tylko ta sfera, aż tam strefa, to szczerze... Wynosimy się stąd póki co. Naprawdę? Nie widzę sensu tutaj dużo zostawiać. Idziemy sobie stąd. Tak jakby nas tu w ogóle nie było, papa. Potem tu wrócimy. Bo ta sfera chyba nam się do niczego nie przyda w tym momencie. Jak dobrze kojarzę, właśnie do niczego się nie przyda. No, no chyba, żebyśmy miały wszystkie cztery. Ale ja na razie miałbym tylko tą, więc... Żaden biznes to w sumie dla mnie ją zobaczyć teraz. Potem to będzie biznes, jak już będę miał wszystkie, będę wiedział, gdzie są wszystkie cztery. To się tu wrócimy, zabierzemy ją sobie itp. itd. Bo one nam są potrzebne na to zaklęcie dla pana smoka. Tego złotego smoka. Żeby tego demona pokonać, on tam wtedy nam pozwoli go uwięzić. Bo my właśnie będziemy chcieli go uwięzić, jego duszę. I włożyć ją do szponu Beliara, ponieważ wtedy podobno szpon Beliara jest wyrąbany w kosmos. Więc dalej mi się nie podoba to, że broni jednoręże są niewiele słabsze od dwurężnych, a przecież są o niebo szybsze. To jest dla mnie nielogiczne. Moim zdaniem broni jednoręczne powinny być chociaż o te... No żeby nie przegiąć, 20-30% słabsze, jeśli chodzi o obrażenia. Wiesz, no... Różnica prędkości jest niewymierna. Tam słyszałem, że podobno szpon Beliara jest chyba 10 obrażeń gorszy w wersji jednoręcznej od tego w dwuręcznej. To jest jakiś żart moim zdaniem. W ogóle to jest żart. Broń dwuręczna właśnie powinien charakteryzować się tym, że mają zdecydowanie większe obrażenia i zdecydowanie większy zasięg, a to są o nie, bo wolniejsze. A tutaj figa z makiem, z pasternakiem. Idziemy tędy, wracamy się powoli już do... czyli do, na powierzchnię, ponieważ tutaj nie zostało nam już chyba nic do roboty. Nie spodziewałem się w sumie, że jakąś jaskinię znajdziemy już na początku. Myślałem, że nawet tylko i wyłącznie gdzieś dalej. Tutaj zapiszę grę tak na pewności, żeby mnie nie wywaliło. No i całe szczęście, Lester, wszystko będzie w początku, a w sumie nawet jest. Zobaczmy, że czegoś nie pominęłem, bo byłem tutaj tak w sumie dość chaotycznie. A tutaj są na przykład te gody oczywiście, a Siverek nie pozbierał. Mój gen poszukiwacza jagód i tym podobnych już się wypalił przez całą miesięczną przerwę. A tą skrzynkę otwierałem, jak dobrze pamiętam. Poszukajmy tutaj czegoś, bo tu był ogr, a znaczy ogr, jak taki ogr, boże. Pomylą mi się gry. Bo tutaj był troll. A obok trolla często można znaleźć troll jagody całe. Ale są potrzebne do mikstur wytrzymałości. Zresztą nie tylko je, bo one są korzeń, widzę, ja się nie mylę. Na środku tego pola, albo słoneczny aloes. Chociaż słoneczny aloes chyba tylko i wyłącznie... Słoneczny aloes jednak. Myślałem, że on tylko i wyłącznie na odchodach czarnego trola rośnie, a nie zwykłego. No ale skoro jest tak, to czemu by nie? Czemu by nie? A dlaczegoż by niby nie? Cała masa roślinek dla Silverka. Trzeba wszystko wyzbierać. Zupełnie wszystko. Sieściuteńko, ciemne grzybki. Zębaty ziela. Wszystko się musi zgadzać. Tylko ciekawiło, z czemu pomyliłem trolla z ogrem. No bo ostatnio sporo grałem znowu w Dungeon Defenders. A tam właśnie takie dużo co właśnie są ogry. Tego pomyliłem właśnie trolla z ogrem. No bo niestety tą grę grałem całkiem sporo ostatnimi czasy, a w Gothica ostatnio grałem... miesiąc temu.
Tak, to wszystko nagram jednego dnia właśnie w sobotę tutaj. W niedzielę sądzę, że pierwszy odcinek właśnie wyrzucę, ponieważ w sumie wrzuciłem pewne dwa albo trzy, ale no jest taki mały problem, że po pierwsze, pierwszy jest tak długi, a po drugie jest taki problem, że w niedzielę mnie za bardzo nie ma, czyli nie jestem w stanie za bardzo porenderować tego nawet, taka prawda. Jest, mam za mało czasu tego dnia, żebym był w stanie nawet coś porenderować, jeszcze nawet nie mówię o nagraniu w ogóle. Chociaż w sumie na sam wieczór, też w nocy nagrywać, nie ma sensu. A wiadomo, że też muszę się wyspać, chociaż poniedziałek niestety. Niechybne obowiązki. To nie jest poniedziałek z tego tygodnia, który był teraz, tylko normalny poniedziałek niestety. Nie ma żadnego święta trzech króli ani nic takiego. Smuteczek, niesamowiteczek. Dobra, powiem tylko zejść. Nie jestem pewien do końca, jak to się schodziło dokładnie. Ale w sumie może być. Z takim skutkiem jeszcze mogę zejść. I tak, tej cofać się nie będziemy. Tej desek nie było chyba, tych dwóch tutaj w normalnym Gothicu 2. Cofać się tutaj nie będziemy tam w stronę, że tak powiem, początku Gothica 1. No bo jak widzicie, tam są orkowie, a uwierzcie mi, że z tymi orkami to... No, słowo, czyli zdanie. Lepiej nie zadzierać, to trochę za mało powiedziane. Zobaczymy, co nas czeka w tym kierunku, w którym właśnie teraz powinniśmy się udać. W następnej kolejności, nie w kolejnej kolejności, jak to niektórzy całkiem ładnie ujmują. O, krwiopijce, tak? No jakieś dziwne są takie. Nie wiem. Wydaje mi się, albo są innego koloru. Może to przez światło. Zaraz się o tym przekonamy. Jest smoczy zębacz, on chyba się wydaje groźniejszy. Chociaż w sumie krwiopijce zatruwają, to są jednak groźniejsze raczej. Oj, to nie jest jakiś zwykły krwiopijca, to jest jakiś trujący krwiopijca! Co to jest za ścierwo? What the fuck the ścierwo is? Co to jest za ścierwo? Trujący krwiopijca, no fajnie. Oczywiście, coś co i tak jest wkurzające jeszcze zostało wzmocnione, bo czemu by nie? Bo w imię zasad. Jak coś jest wkurzające, zróbmy to wkurzające jeszcze bardziej. Wkurzającym jeszcze bardziej, tak. Też, żeby lepiej brzmiało, używajmy poprawnej płaszczyzny. Tu jest chyba coś u góry, tylko nie wiem jak tu wejść. Może tam nic nie ma wcale? Ciężko mi stwierdzić, że jakiegoś sekretu na przykład nie ma. Ciężko jest tu wskoczyć. No gro, dałabyś tu wskoczyć. O, dziękuję. Gra coś chyba nie chce, że tu wchodził. Grze się nie podobają moje złowrogie pomysły. Gdzie tu w ogóle zejście prowadzi? O, dostałem się do miejsca, do którego nie powinienem wchodzić. Teraz jesteśmy nad tym całym lasem, który w normalnym Gothicu był pomiędzy... Jakby to określić, że to brzmiało sensownie. Chcę nas przy rzeczce, który prowadził do starej kopalni. Ze starego obozu. Z tej właśnie kopalni, które tam była, tam jak to byli kopacze, tam byli, było to wszystko. W tej kopalni nie było kopaczy. No chodziłem do kopalni, która właśnie należała do starego obozu. To jest ten las, tam gdzie właśnie w MDK-u byli ci stali bandyci na przykład. Tam gdzie była jeden z tych mega zębaczy. I te sprawy. W normalnym Gothicu ten las to w sumie było tylko takie mało wartościowe miejsce. Natomiast w MDK-u tam byli bandyci i w ogóle tam było ciekawiej. W MDK-u ta lokacja była dużo bardziej... Zresztą w deku wszystko było bardziej, nic nie było mniej. No może po systemem walki naprawdę to co zrobili w MTK z systemem walki mi się nie podobało. W returningu walczy się przyjemnie. Returning jest trudny, ale walczy się przyjemnie. W normalnym Gothicu? No, trudnym go nie nazwał, ale też walczy się przyjemnie. A tam w MTK-u? Walczył się strasznie. Naprawdę mi się nie podobało to co się walczyło w MTK-u. W MTK-u albo przeciwnik był nie do pokonania, albo był pokonywany łatwo. Taka prawda. Przed Orkshamon nie do pokonania to może ciut za dużo powiedziane przeze mnie, ale i tak, jeżeli przeciwnika trzeba byłoby tłuc 10-15 minut, no to sorry bardzo, ja rozumiem bossa tak tłuc, ale normalnego oponenta, których jest dziesiątki? Fuck off! Thank you so much, but fuck off! O, ciekawe, że jeszcze jakieś oponenta znajdziemy. Śmiałbym w to wątpić, jakaś tutaj wieża jest, no. Rozwinęli palisady orków, w ogóle skoro już wyszliśmy z tej przeklętej jaskini, to zwiększmy zasięg widzenia. W ogóle zasięg widzenia się zmienił sam z siebie. Dość ciekawostka. No to taki.
Mógłbym oczywiście na moim sprzęcie dać maksymalny, no bo mimo tego, że grafik jest niezoptymalizowany, to przy tej mocy obliczeniowej naprawdę nie robi żadnej różnicy. Jednakowoż... Hej, ty! Ja? Nie, twoja stara! Chłopcze, na twoje miejsce nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widać, że jesteś żółtodziobem, że ta ścieżka prowadzi na tereny orków. Chętnie zrobilibyście ciebie go za kołons dla tych pomyj, które uznają za alkohol, och. Nie ma za co. Co ty tu robisz? Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Okej. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko, jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Chyba jestem, ale co powiem ci o okolicy? Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. Zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Och nie, ależ to straszne. No to, do następnego odcinka. Na razie i cześć.